27. Draft Camp w Brzesku zakończył się finałem Portland vs Utah. Ich pierwsze, wcześniejsze spotkanie zakończyło się 7-punktowym zwycięstwem Portland, ale tym razem historia potoczyła się zupełnie inaczej. Najwspanialszy moment meczu rozpoczął się jeszcze przed podrzuceniem piłki przez sędziego. Prezentacja zawodników obu drużyn wywołała sporo emocji, głównie dlatego, ponieważ najlepszy zawodnik Utah, Tymek Pszczoła, nie mógł zagrać w finale z powodu kontuzji palca, której zresztą nabawił się mecz wcześniej. Jego pojawienie się przy prezentacji wywołało burzę oklasków i nawet liderzy Portland podeszli do gracza, by zbić z nim piątkę, okazując tym samym szacunek i piękną sportową rywalizację. W meczu nie zagrał z powodu kontuzji kolana również Franek Graban-Dębniak, w związku z czym Utah z miejsca przystąpili do meczu ze straconej pozycji. Do tej pory Tymek Pszczoła zaliczał średnio 37 punktów oraz 17 zbiórek na mecz. Tymek jest MVP tego kampu. Niech te statystyki zobrazują, jak dużą stratą dla Utah była absencja tego gracza. Portland pod wodzą Kamila Barnusia rzucili się na rywala, zaczynając mecz 13 punktami z rzędu. I takie rozpoczęcie niestety pokazało, że nie zobaczymy tu wyrównanej rywalizacji. Utah walczyli dzielnie, ale w drugiej kwarcie już nieco opadli z sił. Na wysokości zadania stanął Jakub Kowalczyk, w samej tylko drugiej kwarcie zdobył 14 punktów i mecz ostatecznie zakończył z dorobkiem jordanowskich 23 oczek na solidnej skuteczności. W tle widzimy właśnie kilka akcji Jakuba, w tym także alley-oop po ładnym podaniu Szymona Leśniaka. Drugą kwartę Portland wygrali 24-4 i na początku trzeciej kwarty wynik wskazywał już 42-11. Po chwili Portland zdobyli kolejne 3 punkty i to był ten moment, chwila, w której mieli najwyższą przewagę w całej historii tego meczu. 36 oczek różnicy. Wow! Tutaj widzimy ładne podanie Łukasza Jezierskiego po pick and rollu. To była jedna z 4 asyst, jakie rozdał w tym spotkaniu. I w drugiej połowie, gdy przewaga Portland i tak była już monstrualna, drużyny troszkę przystopowały i grały w zasadzie kosz za kosz. Doprowadzenie wyniku do końca było formalnością, a każdy z graczy otrzymał minuty, by jeszcze trochę pograć. Po stronie przegranych trzeba wyróżnić Filipa Grada, zdobywcę 15 punktów. Portland wygrywa z Utah 63-30 i zdobywa mistrzostwo 27. Draft Campu. Gratulacje dla obu drużyn, gratulacje dla trenera Mateusza Dobrowolskiego, dla którego było to 9. złoto na Draft Campie i gratulacje przede wszystkim dla ducha fair play. Przypomnijmy, że Utah grali bez swoich najlepszych graczy, na co Portland odpowiedziało limitowanymi minutami dla swojego najlepszego zawodnika, Kamila Barnusia. Takie historie tylko pokazują, że koszykówka to coś więcej niż sport. Bohaterem finału został Jakub Kowalczyk, który otrzymał specjalną nagrodę od Kicks Store. A teraz czas na najprzyjemniejszy fragment po zakończeniu meczu, po zakończeniu całego kampu, czyli rozdanie nagród dla najlepszych i najbardziej charakterystycznych zawodników. Najlepszym playmakerem okazał się Mateusz Najman, najlepszym graczem podkoszowym Adam Lisewski. Najbardziej wszechstronnym graczem został Filip Tymiński, a najlepiej punktującym Kamil Barnuś. Wśród koszykarzy, którzy popełnili największy postęp w stosunku do poprzednich kampów, wyróżnił się przede wszystkim Kacper Cichy. Specjalną nagrodę od Kicks Store otrzymał najlepszy rozgrywający tego kampu, czyli Mateusz Najman. I najważniejsza nagroda, najlepszym graczem, najbardziej wartościowym zawodnikiem, MVP 27. Draft Campu w Brzesku został Tymoteusz Pszczoła. Dziękujemy wszystkim za wspólne granie i mamy nadzieję, że zobaczymy się na następnych Draft Campach.